Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie mnie na kanale w kolejnym już odcinku i dzisiaj przychodzę do Was z propozycją takiej wieczornej mega, mega turbo pielęgnacji, ponieważ jak widzicie, moja skóra wymaga czegoś, jakiegoś mocnego odżywienia, ponieważ swoje lata mam, widzicie moje zmarszczki na czole, tutaj jakieś niedoskonałości i tak dalej, będziemy starać się to zniwelować. Ja jestem po kąpieli, dzisiaj sobie do wymycia twarzy użyłam pianki SmoothMatte z witaminą C oraz ten żel rozpuszczający naskórek z witaminą C, więc jest ona dokładnie oczyszczona i będę sobie teraz robić zabieg o nazwie smocza krew, czyli będzie to skalper, jest to koncentrat liftingująca smocza krew plus HP B, C, S, Y, S i to jest produkt, że tak powiem, profesjonalny, do profesjonalnego użytku, ale wiem, że też można go kupić sobie samodzielnie. Zabieg ten wykonuję również w salonie za pomocą dermapenu. Dzisiaj sobie będę go wykonywać za pomocą takiej rolki z igiełkami, igiełki o średnicy 0,5 mm. Jest to taka rolka z tysiące małych igiełek. Najpierw będę sobie nakłuwać twarz, później ten skalpel, ten koncentrat nakładać na twarz. Na koniec nałożę sobie jeszcze maskę z firmy Chroma. Jest to maska mocno liftingująca z kwasem hialuronowym, więc ona też daje nam świetne nawilżenie. I na koniec będę testować maseczkę Coco Lux z Hello Body. Prześwietlają. Jest to maska mocno też nawilżająca z drobinkami złota. Będę ją sprawdzać, zobaczymy. I na koniec na twarz nałożę sobie również z Hello Body serum i też będę sobie je testować. Ono jest na noc. Zobaczymy, jak ono będzie na mnie działać. Czy będzie fajnie działać? Przekonamy się. Więc zaczynam sobie od tego, że założę sobie maskę. I zobaczymy. Ogólnie mam na przykład bardzo niski próg bólu i bardzo nie lubię igieł i zabiegów z igłami. Jednak no, czasami trzeba się poświęcić, a że nie ukrywam tego, kwas hialuronowy miałam wstrzykiwany dla odświeżenia cery, ale już minął rok od tego zabiegu, który sobie robiłam, a że nie chcę go tak bardzo powtarzać, dlatego że nie wspominam go najmilej pod względem bólu, więc dzisiaj spróbuję sobie zrobić właśnie ten liftingujący, jak będą fajne efekty, ponieważ one mają naprawdę, jeśli chodzi o kobiety starsze z mocnymi zmarszczkami, efekty są od razu widoczne i naprawdę są świetne, także serdecznie polecam ten zabieg. Natomiast na młodszej skórze zobaczymy, jak się sprawdzą, ponieważ pamiętajcie, że młodszą skórę ciężej jest odżywić i żeby były takie spektakularne efekty. Więc najpierw sobie otworzę to. Ja mam tutaj pędzelek taki. Zamaczam go. Na raz do jednego zabiegu zużywamy całą taką fiolkę. Tu mam przed sobą lusterko, więc sobie. I najpierw nałożę sobie to na całą twarz. I pod oczy. Najbardziej zajrzę mi właśnie pod oczami, bo wiecie, żeby ten efekt był bardzo widoczny, dlatego że zauważyłam już różne zmiany, które niekoniecznie mi się podobają. Zabieg działa rozjaśniająco właśnie i liftingująco, także zobaczymy, czy poradzi sobie z moją twarzyczką. I nakładam oczywiście też trochę na szyję i dekolt, dlatego że no, pamiętajcie o tym, że jak robimy takie zabiegi, to już robimy twarz, właśnie szyję i dekolt, żeby to miało sens.
Jeśli chodzi o biżuterię, no ja sobie akurat no, łańcuszka nie ściągam, dlatego że mówię, jak w ogóle nie ściągam. Możecie go sobie ściągnąć, ja jestem natomiast pewna, że nic mu nie będzie, dlatego go nie ściągam. Igiełki oczywiście są jednorazowe i ja je sobie już otwieram. Mówię, ja mam akurat 0,5 mm. One są zdezynfekowane. Rolka wygląda w ten sposób. One mają tutaj, widzicie, takie tysiące malutkich igiełek. I jeśli chodzi o bolesność tego zabiegu, nie jest ona zbyt bolesna, natomiast no nie należy do najprzyjemniejszych. Pamiętajcie o ruchach, jeśli sama sobie robicie takie rolki, ponieważ jest ważne, w którą stronę rolujecie sobie, czyli do góry i na bok. Zawsze twarz, szyję robicie do góry, bo nie chcemy, aby ta skóra nam opadła, tylko właśnie, żeby nam podniosła się do góry. Jeśli nie macie wprawy, możecie robić to właśnie w ten sposób. Jeśli macie wprawę, to wracacie, ale bardzo delikatnym ruchem. Pod okiem bardzo delikatnie. I oczywiście na bok. Ruchami takimi mniej więcej, aby to naprężyć nam i napiąć skórę. I szyję też robimy do góry. Dekolt rozmarujemy w tą stronę, tak żeby właśnie złagodzić te znaczki też takimi ruchami bardziej górnymi. I teraz już zobaczycie na przyspieszeniu pewnie, bo nie będę Was zamętać. Całość robimy około 10-15 minut, aż nam się po prostu produkt cały wchłonie. Go sobie teraz dam na palce. Go sobie jeszcze rozmaruję. Bo już mamy delikatnie nakłucia, więc skóra dzisiaj będzie na pewno po zabiegu bardzo gdzieś zaczerwieniona, natomiast myślę, że od razu uda się zobaczyć efekt. Patrzmy tutaj na tą zmarszczkę, zobaczymy, czy nam się udają zniwelować.
I tak jak widzicie, preparat mamy już cały w twarzy, że tak powiem, wklepany. Opakowanie mamy puste, więc co? Teraz czekamy sobie, to zostawiamy tą papkę na 10, tak 15 minut. To, co jeszcze ma się wchłonąć z tego serum, to się nam wchłonie. I wracam do Was za 10 minut. Nałożymy sobie maskę z kwasem hialuronowym, aby to pogłębić jeszcze bardziej ten efekt. Jak widzimy, efekt jest dość duży. Skóra jest czerwona i dlatego może Wy nie zauważycie efektu. Ja czuję na przykład efekt taki, że mam bardzo, bardzo, bardzo taką napiętą skórę. Ona jest taka mocno napięta, delikatnie zaczerwieniona, to fakt, ale jest napięta i na pewno te wszystkie drobne nam takie zmarszczki spod oka, szczególnie tutaj właśnie pod okiem, znikły. I te drobne pszczoła, ta najszersza na czole niestety została, może się zregeneruje i wchłonie, jak nie, to będziemy ją wypełniać. Także za 10 minut do Was wracam. Więc tak, tu standardowo się upaprałam już nakładając tamto, no ale dobra, wracam do Was po zmyciu już tego z twarzy. Zmyłam sobie to wodą różaną, skóra jest taka fajna, odświeżona, ale że dla mnie to by było za mało, stanowczo lubię kombinować. Raz na właśnie w tygodniu robić sobie takie jakieś turbo zabiegi, żeby ta skóra fajnie wyglądała. Użyję sobie teraz maski z Kromy. Jest to maska, jest to firma, która robi też kwas hialuronowy firmy Princess. Więc jest ona fajna i to jest właśnie maska, jest nasączona tym kwasem hialuronowym Princess, czyli tym, który sobie możemy również doszczyknąć w gabinetach kosmetycznych bądź też u lekarzy. Także ja sobie teraz użyję tą maskę. Ona jest bardzo mocno nawilżona i naprawdę fajnie działa. Maska jest bawełniana i ona jest na tym takim płótnie, żeby się łatwiej ją zakładało na twarz. Nałożę sobie tą maskę i znowu tak za 20 minut do Was wrócę już ze ściągniętą tą maską i zobaczymy, czy będziemy sobie się nakładać właśnie jeszcze ten koko, czy może sobie zostawimy ją na inny raz. Zobaczymy, jak będzie wyglądała twarz. Także ona jest taka dość gruba, zakładana. I jesteśmy duszkami. Już, kochani, zdjęłam sobie maseczkę, widzimy twarz, mamy dalej troszkę zaczerwienioną, ale czuję, że ona jest nawilżona, taka bardzo napięta, więc teraz, żeby ją tak jeszcze mega, mega dożywić, to użyję sobie właśnie tej maski Gold Cream Face Mask Coco Luxe i jest to maska ze złotem aktywnym, podobno ma faktycznie tutaj takie drobinki złota, nie wiem, czy one będą widoczne w kamerze. Ale w tym białym są takie, świecą się, więc ja sobie nałożę taką średnią grubą warstwę na twarz jeszcze na 20 minut, żeby tak mega, mega dożywić dziś już tą skórę, ponieważ ostatnio wstawałam o 5 rano, jestem dość niewyspana ciągle i późno chodziłam spać, więc ta skóra potrzebuje takiego orzeźwienia, takiego mocnego nawilżenia i odżywienia, także mam nadzieję, że te maski i ten zabieg nam pomoże. Ja sobie wmasuję takimi kolistymi ruchami, żeby zrobić taki dodatkowy masaż. Bo generalnie właśnie jak wykonujecie sobie masaż twarzy, to możecie albo na maskach, albo na jakiś serum,
czy też właśnie jakichś olejkach odżywczych, żeby od razu je wmasować, ale żeby też ją pobudzić do działania. I możecie robić to albo palcami, albo właśnie tymi rolkami z kamienia. Też fajnie one się sprawdzają, ja sobie też w sumie teraz to codziennie wieczorem wykonuję taki masaż tym rolką albo właśnie palcami, ale fajnie jest właśnie tak pomasować sobie tą skórę, żeby wiecie, ona była taka napięta bardziej, trochę pobudzić ją do życia. Ja właśnie sobie na tej masce wykonuję taki masaż. Ta maska, jak widzimy, po takim 10-minutowym masażu nam się tutaj zrolowała, ale to nic, bo i tak będziemy ją zmywać. Ja ją sobie zmyję wacikiem z wodą orużaną. Ja mam taką wodę różaną zwykłą do zmywania właśnie masek albo tym podobnych rzeczy. I na koniec jeszcze spryskuję sobie twarz wodą różaną już w sprayu. Żeby ją tak jeszcze bardziej odświeżyć. Widzicie różnicę w twarzy po zabiegach. Jest ona taka mega mocno napięta, nawilżona, naprawdę super, więc na noc ja zużyję sobie tylko właśnie tego serum z Hello Body i zobaczymy rano efekt, w sensie jak ona będzie wyglądać. Teraz oczywiście poczekam sobie 10-15 minut, żeby ta woda różana się wchłonęła, te wszystkie aktywne składniki, które w niej mamy, nałożę później serum. No i tyle. I to będzie taka moja dzisiejsza wieczorna pielęgnacja. Zobaczymy później efekty, oczywiście dopiero na drugi dzień są takie pełne efekty. Jeśli chodzi o zabieg smoczej krwi, to polecam Wam go sobie wykonać tak 3-4 razy w odstępach co 2-3 tygodnie, bo minimum musi upłynąć
14 dni od nakucia, żeby to miało sens robić kolejny zabieg. Więc teraz jak żegnam się z wami na razie, za 10 minut wracam, nałożymy serum, podsumujemy sobie efekty. Okay. Jak kochani, te 10 minut minęło, twarz mamy wchłoniętą, ona się dalej świeci, ponieważ jest naprawdę mega nawilżona i odżywiona. Daję sobie z pipetki oczywiście na ręce produkt, to serum. No jest takie mega delikatne. I piękne pachnie kokosowo. No i większość z moich produktów z Hello Body. Mam nadzieję, że mnie nie zapcha. Zobaczymy. Daję sobie na twarz, szyję i dekolt oczywiście. I nie używam go jakoś bardzo dużo. I na noc już nie będę używać żadnego kremu, dlatego że ta skóra dostała już dzisiaj naprawdę dużo, dużo takiej nawilżenia, pielęgnacji, więc myślę, że jej to wystarczy. Nie ma sensu więcej. Jeszcze sobie tylko właśnie troszkę dam pod oczy. I delikatnie sobie wklepię. Już bez masażu, tak żeby ta skóra, wiecie, odpoczęła, już się mogła tylko zrelaksować. Więc tak, moi drodzy, podsumowując zabieg, uważam, że naprawdę dają świetne efekty, jeśli chodzi o samą smoczą krew. Ta maska z kremony jest po prostu świetna dla skóry właśnie takiej niedowodnionej, takiej, która potrzebuje mega, mega odżywienia i takiego, wiecie, żeby dodać jej blasku, to naprawdę super. Jeśli chodzi o maseczkę tą Coco Lux, to właśnie pod masaż sprawdza się ona fajnie. Oprócz tego, że po pewnym czasie, tak po 10 minutach ona zaczyna się właśnie rolować, no ale to większość masek będzie wam się rolować właśnie, jeśli będziecie na niej robić masaż, ale naprawdę składniki się fajnie wchłaniają, są takie, skóra jest taka świeża, delikatna, mocno naprężona, więc i co najważniejsze, te drobne wszystkie zmarszczki nam znikają po tym zabiegu, także polecam dla właśnie osób, które nie chcą używać botoksu czy też kwasu, wypełniaczy, to właśnie w pierwszej fazie proponuję taki delikatniejszy zabieg, żeby jednak, wiecie, no później będziemy, im starsze, tym będzie nam ciężej, jeżeli zaczniecie botoks w wieku 30 paru lat, albo 30, albo jeszcze młodsze, no to później w wieku 50 lat już naprawdę nic wam nie będzie pomagać. Także proponuję zacząć od delikatniejszych zabiegów i na przykład taka właśnie smocza krew z jakąś dodatkową, mega odżywiającą maseczką, myślę, że będzie świetna. Jeśli podobał wam się filmik, oczywiście zapraszam was do lajkowania, komentowania oraz subskrypcji mojego kanału, będzie mi bardzo, bardzo miło. I co? I widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Buziaki, całuję, pa, pa!